Siemanko moi drodzy, w dzisiejszym filmie zajmiemy się dosyć specyficznym rodzajem lądowania w trekkingu, który nazywa się mega. Jest przeważnie wykorzystywany przy gwiazdach, gainerach, korkach oraz fullach. Tak samo jak i w aerialach można go sobie wykorzystywać. Cały w ogóle powstał na bazie aeriala, ponieważ pierwszymi ruchami, z jakimi był wykorzystywany ten pierwszy rodzaj lądowania, były właśnie gwiazdy i aeriale. Potem dopiero doszły gainery, korki, fulle i tak dalej, i tak dalej. Samo lądowanie jest dosyć specyficzne. Postaram się to Wam w miarę wyjaśnić, jak to wygląda, jak to działa. Na początku sobie zaczniemy oczywiście od zwyczajnej gwiazdy, także dzisiejszą tematyką będzie gwiazda mega. Podstawą będzie oczywiście bardzo dobra gwiazda. Już Wam tłumaczę, jak to wszystko robić. Na samym początku zaczynamy sobie od zwyczajnej gwiazdurki. Wykonujemy ją tak szybko, jakbyśmy chcieli zrobić aeriala. Jeżeli tak nas kręci w tym ruchu, to w połowie tego skoku próbujemy troszeczkę mocniej wypchnąć się ramionami, żeby szybciej wstać torsem i spróbować sobie tą gwiazdę wylądować mniej więcej na dwie nogi. Z tym, że nie będę starał się tego lądować tak, żeby wylądować centralnie przodem w tą stronę albo tyłem, tylko będę starał się lądować centralnie bokiem. Także jeżeli będę robił tutaj prostopadle do kamery w tą stronę gwiazdę, to ja chcę wylądować w taki sposób, żeby moje torso, moje stopy, moje biodra, moja twarz była skierowana w stronę obiektywu. Czyli mniej więcej coś takiego. Samą gwiazdę próbuję sobie mocno przeciągnąć przez głowę i jeszcze szybciej dociągnąć moją lewą nogę do gleby. W pewnym sensie można to przyrównać do rundaka lądowanego bokiem, tylko bardzo ważne w tym ruchu jest to, żebyśmy nie przekręcali naszego biodra, chowając go w tą stronę, ponieważ jeżeli chowamy go w tą stronę, zaczniemy sobie lądować jak gwiazdę switch, czyli nie chcemy wylądować w taki sposób, że nasze stopy, klatka piersiowa jest skierowana w tą stronę, tylko my bardziej będziemy starali się wylądować właśnie w stronę kamery. Teraz przyspieszając sobie naszą rotację, w górze próbujemy sobie podgiąć naszą prawą nogę i cały ruch wyprzedzić naszą lewą. Jeżeli oczywiście nie za bardzo tego czujecie, polecam Wam to zrobić z jakiegoś podwyższenia na coś niższego, co zaraz oczywiście też Wam zaprezentuję. Ok, mam tu lekkie podbicie z airtracka, próbuję sobie moje ręce położyć na jego rogu i na samym końcu wylądować sobie bokiem na dwie nogi. I tutaj właśnie będę sobie w miarę stopniowo podwijał moją prawą i próbował wylądować właśnie w takiej pozycji. Jeżeli to jest dla Was za mało, weźcie sobie coś wyższego po prostu i śmiało sobie klatujcie na czymś wyższym. Jeżeli też nie czujecie za bardzo tego ruchu, weźcie sobie materacę, połóżcie sobie materacę. Ja Wam pokażę po prostu na takim podstawowym secie, ale już oglądając inne tutoriale na pewno wiecie, jak sobie wykorzystać na przykład ruch z airtracka na materacę. Kluczem do tego dobrego wyjścia jest zrozumienie tego, żeby nasze nogi naprawdę mocno pracowały przy tej gwieździe. To musi być dosłownie tak robione, jakbyśmy chcieli robić naprawdę potężnego aeriala, ponieważ ten ruch jest praktycznie kręcony jak aerial. Dodatkowo nasza lewa noga musi praktycznie dwa razy mocniej pracować niż nasza prawa, więc musimy się jeszcze wybić mocniej z palców, żeby rzeczywiście zyskać więcej góry, wypchnąć się mocno ramionami w tym ruchu i dopiero wtedy będziemy mogli zakręcić pełnego hyper aeriala. Na końcu nasza noga, która jest podgięta, też musi być dopięta, tak żeby nasz tyłek być dopięty. Nasz brzuch ciągle aktywny, bo końcówkę musimy centralnie pod siebie wciągać. I też ramionami i tą nogą musimy sobie budować dużo góry, tak żeby nie lądować tak, że ta noga nam pada do boku, a my ledwo co dokręcamy. Im więcej mamy góry, tym bezpieczniej dla naszego kolana. Ponieważ jak widzicie, to jest duże przeciążenie, trzeba mocno wciągnąć naszą lewą nogę. Im mocniej sobie tym pracujecie, na początku na jakichś podwyższeniach, skacząc sobie na coś niższego, tym łatwiej będzie zrobić gwiazdę mega.